Dobra, ludzie, jestem tu, gdzie jestem. I powoli podpływamy. Tak jest. Oj, tu jeszcze mamy czaszko. Netę, fajnie. Dobra. Teraz na koniec. Okej. Myślałem, że znowu będzie 400, ale dobra, jesteśmy blisko 400. Zabrakło nam tylko 4. O, za godzinę będzie odcinek kolejny z Raymana Origins. Yeah. Dobra. O, kurde, trzeba było się znowu rozciągnąć, wybaczcie. Dobra, i medalik teraz będzie. Ale jeszcze trzeba będzie poziom zaliczyć na puchar. Zobaczymy, ile trzeba będzie tutaj zdobyć sekund. Znaczy, minut. Już mamy 100. Yeah! Złe bańki nie tylko. Dobra, to polecimy sobie najpierw tutaj. No to tutaj na pewno już nie zdobędę tego, co ja mam zdobyć, więc robię poziom od nowa. I zanim powiecie, że ja za szybko restartuję, powiem wam, ja grałem w tą grę, więc wiem, kiedy restartować, a kiedy nie. Okej. Okej, jest dobrze. O, siema krabie, co tam u ciebie? Weź pomidor, ogarnij się. Widzicie, byłem blisko i musiałem spartaczyć w tak banalnym miejscu. To trzeba być mydą, żeby takie rzeczy odwalać. Ja się nie poddam, zrobię 100% z tej gry. Tylko po prostu, wiecie. Ja już powoli nerwicy dostaję, szczerze. Ale to tylko w tym świecie tak jest chyba. Znaczy zobaczymy, jak pójdą mi następne światy. Boję się szczerze o to, bo skoro ja już tutaj failuję, to ja się boję pozostałe. Chyba, że nagle te najgorsze światy, których tak bardzo nie przepadam za nimi, nagle je zrobię perfekcyjnie, ale szczerze w to wątpię. Dobra, wracamy z powrotem do tego kraboburgera. No i tak to trzeba robić. Yeah! Proszę, teraz jeszcze tylko dwie klateczki, znaczy dwa elektrony i mamy poziom zaliczony w 100%. I mamy 9:11, czyli już będzie zaraz godzina nagrywania, kurde, streamowania, jasne.
Hej, ale to jest pierwszy raz, kiedy to nie jest... Nie, to jest drugi raz, kiedy to nie jest ten... niedziela. Bo teraz jest, mamy dzisiaj czwartek. Ha, ha, ha! Ale w niedzielę pewnie też nagram. Dobra, możemy sobie teraz iść na tamten poziom, ale my... Zanim polecimy do przeklętej płetwy... Wiecie, na co nadszedł czas. O! I teraz będziemy grali już ostatnią naszą postacią w tym poziomie i potem wracamy do zwykłego Raymana i będziemy teraz grali tylko zwykłym Raymanem do momentu odblokowania kolejnego skina. Minuta 57, dobra, i jedziemy z Koksem. Jak najszybciej. Dobra, może trochę przesadzam, aż tak źle mi nie idzie, aż tak ciężko nie jest, może... Po prostu ja to tak bardziej ze złości mówię, wiecie, bo trochę to jest, wiecie... Bo poprzednie poziomy szły mi jakoś, ale tutaj to, jak widzicie, fail za failem jest. Może dlatego, że tak za bardzo nie przepadam za... Nie, znaczy, nie mam nic szczerze do poziomów do... Nie mam nic do poziomów podwodnych, o, tak to powiem. Ale jakoś nie darzę ich taką wielką sympatią. Dobra, i teraz byleby do przodu. Aha, fajnie, jeszcze nie trafić. To już jest przegryw, żeby tutaj nie trafić. A, ja wiedziałem, że w tym miejscu będę failował, tak więc ja to miejsce chyba pominę. Czemu ty takie odgłosy wydawałeś? W ogóle ciekawostka, wiecie, że to jest TC z Krainy Żywych Umarlaków? I z tego, co słyszałem, oni mieli normalnie występować w... Jak była oczywiście Kraina Żywych Umarlaków planowana w Raymanie Origins. Bo niestety ona została skasowana, znaczy... Jedyne co po niej pozostało to tylko jeden poziom i tam jest ostatni boss. Znaczy nie ostatni, a bardziej ekskluzywny boss. Którego oczywiście wam pokażę, bo robię 100%. Więc czemu by nie? Teraz mi poszło tu ok. Szkoda, że to nie jest ten, jak to było, wiecie, w jakiej grze, czekajcie, w Geksie, o! Szkoda, że to nie jest tak, że teraz mam na przykład serduszko i potem mogę sobie to serduszko, nie wiem, zostawić na później. To by było spoko. Ale wiadomo, to byłoby też za łatwe trochę. Więc może nawet i lepiej, że takie coś jest. Aaaa, fuck! Oj, cholera. A bo w sumie dobrze. Dobra. Idzie okej. Idzie okej. Nie spierdzisz tego teraz. No nie, please. Dobra, jedziemy z Koksem. Bez przedłużania. Ale mimo co szczerze? Powiem wam to tu i teraz. Mimo, że failuję, to jestem i tak dumny, że robię ten let's play. Jestem dumny z tego let's playa, bo idzie mi nawet okej w tym let's playu.
W sensie chodzi o to, że po prostu jakby wam to inaczej wytłumaczyć na polskie. Jestem zadowolony z tego, że... bo mi się bardzo przyjemnie prowadzi ten let's play. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie też ogląda ten let's play. Bo wiecie, ja tutaj poświęcam swoje 1,5 godziny lub 2 godziny z życia czasami, żeby dowiedzieć się, że ten LP był ok. Dobra, minuta. Się udało teraz. A! Ty tu! Rejm, znaczy ty, Sid. Co to odwalasz? Wiem, gdzie będzie meta. Dlatego czym prędzej, ile mam sił w płetwach, nawet że jestem T-Sinem, ale kij z tym, jak najszybciej do mety. Aha! Jakim cudem zginąłem? Dobra, szło mi dobrze, więc czas to powtórzyć. A wiem, że lubicie też te time triale oglądać, bo kurde... Widziałem jeden komentarz od KM-a. Pozdrawiam cię, KM, tak a propos. Więc wiem, że wy lubicie time triala oglądać, więc wiecie co, nie będę szczerze tak za dużo edytował w time trialach. Po prostu, żebyście się mogli pośmiać czasami z moich faili, to zostawię specjalnie. Oczywiście jak będę za długo siedział, tak super długo, na przykład godzinę bym siedział, no to oczywiście, że edytuję, ale jeżeli siedzę tak, nie wiem, z 10 minut, 5, no to mogę wam to zostawić. I tak się niedługo pewnie będzie szykowało fany moment z tego let's playa. Znaczy, no dobra, może nie z tego let's playa, ale ogólnie pewnie z rage'y u mnie. Może tym razem nie ja zrobię, a ktoś inny. Kto wie. Świat jest mały pod tym względem. O, teraz 58 sekund, więc powinno być dobrze teraz, bo jestem jeszcze szybciej. Ale to się wszystko zobaczymy. Yeah! Tu mi poszło perfekcyjnie ominąć, ale jak tu pójdzie? Aż się boję. A, też poszło spoko. Dobra, minuta 19, jedziemy z koksem. Jak najszybciej, niczym Sonic. Sonic the Hedgehog pod wodą. O! Yeah! Haha! I lubię w ogóle ten dźwięk, jak przekroczymy tą chorągiewkę. Jest taki fajny, taki tyry! Czy coś takiego. Podoba mi się, naprawdę. Dobra, powrót do rozdroży marzeń. I mamy time trial zaliczony. Yeah! 108. Ogień zwalczaj wodą. To jest raczej logiczne. Ale dobra, czas wrócić do normalnego Raymana. I teraz będziemy tylko Raymanem grali przez całą tą grę. Do momentu, aż nie odblokujemy tego Raymana i Globoxa tutaj. Ogień zwalczaj wodą. Jedziemy z koksem. Pamiętam ten poziom. Nie lubiłem go, szczerze powiedziawszy, na PS3. I mam do tego powód. Mogę, wiecie co? Powtórzę jeszcze raz, bo ja źle ten poziom zacząłem. Ale muzykę lubię, mimo co. Muzyka jest bardzo fajna.
O! Ładnie, ładnie, ładnie. Idzie na razie okej. Jezu, jakie to odgłosy, jak takie, kurde, zabawki. Tego czegoś nie będę atakować, tego kraba. A, fajnie. Zablokował mnie. Kij jeden. I mamy checkpoint, a trochę żałuję, że mamy checkpoint, bo teraz mogę pominąć te lumki, które chciałem zdobyć tak bardzo. Dobra, mamy 180. Mam nadzieję, że to mi jeszcze pomoże zdobyć te 350, które muszę zdobyć. Dobra, zgińmy. A tutaj teraz bardzo szybko checkpointy łapiemy, zauważyłem. Wreszcie 37. Ciekawe, czy to jest ta dobra liczba. Dobra, dobra, dobra. Jezu. Ale fail za failem. Okej. No nie! Cholera! Co jest grane ze mną? Coś jest ze mną nie tak. Może dlatego, że to jest rano? Kto wie? Może rano rzeczywiście gram gorzej w gry. A bo po prostu dzisiaj taki dzień mam. O, teraz mi poszło spoko. Dobra, 259. Jedziemy z koksem. Co mnie tutaj będzie czekać, to nie mam zielonego pojęcia. Kurde, ale się pocę przy tej grze. I widzicie, to są efekty tego, że chcecie zrobić 100%. Czasami się trudzicie tak bardzo mocno, że aż się pocicie. O! Kurde! Ale jest jeszcze możliwe zdobycie 100%, tak więc nie będę płakał z tego powodu. Tylko się cieszył. Bo chcę te 100%. Cholera. Tak teraz bym miał dodatkowe luby, a tak to... Dupa! Trochę. Tu już bym miał 280. Chyba.
kurde! Dobra, czas się skupić. Nie w taki sposób. Dobra, jest okej. Znowu jesteśmy w tej nieszczęsnej sekcji. Dobra. Ja pamiętam, że z tymi chyba cosiami walczyliśmy, o ile dobrze pamiętam. Chyba to było w trzecim świecie, coś takiego. Albo po prostu to był ten węgorz, który jest trochę taki podobny do tamtego, nie wiem. Bo tu wszystko... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że większość potworów jest do siebie taka trochę wyglądowo podobna. Albo ja mam jakieś obawy, albo po prostu tak jest. Kurde, kurde. Dobra, wiecie co, widzimy się w tamtym miejscu, bo to już troszeczkę za dużo, wy pewnie czekacie, za dużo się denerwujecie, zresztą jak ja. Dobra ludzie, jestem z powrotem. Po raz drugi, bo wiecie, za pierwszym razem też tu próbowałem wrócić, ale no coś nie pykło. Dobra, dajesz. Zaraz będzie 350. Już jest. Dobra, mamy to. Dobra, już mamy komplet. Uff, udało się. Za trzecim razem, ale się udało. Znaczy za drugim w sumie. I proszę państwa, wróciliśmy do pierwszego świata w sumie. A dlaczego wróciliśmy? Ponieważ będziemy zwiedzali tą samą dżunglę, lecz tym razem w deszczu. I nie wiem czy wiecie, ale istnieją też ulepszone światy. Czyli coś takiego, że będziemy zwiedzali jeszcze raz dżunglę, ale tym razem będziemy robili trudniejsze poziomy. Będziemy zwiedzali jeszcze krainę muzyczną i będziemy robili trudne poziomy, tak więc wiecie, będziemy mieli co robić. Dlatego ta gra, nie dlatego ona została w taki sposób długa. Czyli oznacza to, że let's play, no mówię, potrwa tak z 30-40 odcinków maksymalnie. Znając moje szczęście, plus jeszcze dodatkowe, no to wiecie. Ale na szczęście dodatkowe to będą te bonusowe, to tylko dwa będą. A więc tak, powrót do rozdroży marzeń. I mamy całe morze szczęśliwości zaliczone. Więc teraz będziemy mogli się zabrać za mistyczny szczyt. Ale mistyczny szczyt zrobimy dopiero w następnej sesji nagraniowej. Tak więc, mam nadzieję, że ta sesja nagraniowa wam się podobała. Mam nadzieję, że w pewien sposób jestem informatywny przez cały let's play. Nie chodzi mi tylko o tą sesję, chociaż o tą sesję mi też chodzi. Ale mam nadzieję, że jestem informatywny przez cały let's play. Mam nadzieję, że let's play wam się spodobał. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i chcesz być na bieżąco z materiałami, jak i odcinkami, jak i livestreamami, to zapraszam do subskrypcji kanału. Ale żebyś jeszcze dostawał powiadomienia, to zapraszam też do kliknięcia tego całego dzwoneczka. Tutaj byłem pomidorowy.pl. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście, za to, że chcecie oglądać Maraton Raymana. No i cóż, napiszcie w komentarzach, czy wam się let's play podoba i czy jestem informatywny. Ja się z wami żegnam, cześć i siema i do następnego razu.